Zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące pieszych są dość znaczne. Weszły one w życie 1 czerwca tego roku i przede wszystkim musimy pamiętać, że w tych przepisach chodzi o to, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych. Zmieniły się pewne zasady dotyczące, jeżeli chodzi o choćby przechodzenie przez jezdnię. Tutaj musimy pamiętać, że nie powinniśmy korzystać w tym czasie z żadnych urządzeń elektronicznych, które rozpraszają naszą uwagę. Chodzi o to, żeby pieszy był skupiony, żeby pamiętał o tym, że zanim wejdzie na jezdnię, na której już ma pierwszeństwo, ale przed wejściem nadal obowiązują go pewne zasady. Powinien się zatrzymać, rozejrzeć, czy to jest bezpieczne, czy jest możliwe wejście na jezdnię i przejście na drugą stronę tak, aby nikomu nic się nie stało. Natomiast wtargnięcie na jezdnię bezpośrednio przed jadący samochód nadal jest wykroczeniem bądź przestępstwem. Wszystko będzie zależało od tego, jakie skutki będą wynikały z takiego na przykład potrącenia osoby pieszej bądź też udziału kierowcy, czy jemu też się nic nie stanie. Często właśnie kierowcy, chcąc uniknąć zderzenia z pieszym, zderzają się z innym samochodem, bo zmieniają pas ruchu na przykład, albo zjeżdżają na pobocze i uderzają w przydrożną latarnię albo drzewo, więc to są bardzo niebezpieczne sytuacje. Więc po pierwsze pamiętamy o własnym bezpieczeństwie i wchodzimy na jezdnię dopiero, kiedy upewnimy się, że możemy na nią wejść. Wtedy mamy faktycznie pierwszeństwo. Natomiast nie korzystamy z urządzeń elektronicznych, takich jak telefon i słuchawki, które rozpraszają tutaj naszą uwagę i o tym nie należy zapominać, za to grożą również mandaty. Jeżeli chodzi o korzystanie z hulajnóg, tutaj osoba, która korzysta z hulajnogi takiej zwykłej, bez napędu elektrycznego, jest także traktowana jako pieszy i może tutaj poruszać się po chodnikach, ale nie możemy zapominać, że ustępujemy pierwszeństwa osobom, które idą pieszo. Tutaj oczywiście prędkość też powinna być dostosowana do tego ruchu pieszych, nie powinniśmy jej przekraczać. No i przede wszystkim szanujmy się nawzajem, tak żeby nie doszło do jakiegoś zderzenia osoby jadącej na hulajnodze właśnie z osobą pieszą. No i jeżeli możemy w miarę możliwości po zmroku, tutaj mamy obowiązek poza terenem zabudowanym korzystać z elementów odblaskowych i tego też nie możemy zapominać. Także warto zawsze gdzieś przynajmniej mieć przy sobie, żeby móc, kiedy będzie potrzeba, założyć taki odblask.